Na studia poszła na Politechnikę, ale skończyła łódzką filmówkę, Wydział Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Pracowała w telewizji, skąd w roli kierowniczki produkcji trafiła do ekipy filmu Antoniego Krauzego Czarny czwartek, Janek Wiśniewski padł. Tam poznała scenarzystę Mirosława Piepkę, z którym od 10 lat prowadzi spółkę Filmikon. Na swoim koncie ma duże fabularne produkcje. Filmy Układ zamknięty Ryszarda Bugajskiego i Kamerdyner Filipa Bajona. Za ten ostatni na festiwalu w Gdyni w 2018 roku odebrała Srebrne Lwy. Jako scenarzystka i reżyserka zadebiutowała filmem dokumentalnym przedstawiającym kulisy działalności zespołu Kazika Staszewskiego. Czy kult film to odejście w stronę reżyserii? O to również ją zapytam. Olga Bieniek, producentka filmowa. Dzień dobry, będziemy rozmawiać o zawodzie producenta, producentki filmowej, ale zanim o zawodzie, to chciałabym trochę o tobie, bo skąd ty właściwie jesteś, Olgo Bieniek? Wiem, że mieszkałaś na Teneryfie, studiowałaś w Łodzi, ale większość twoich zawodowych projektów wiąże się z miejscem memu sercu bliskim, czyli z Gdynią, Trójmiastem, Pomorzem, bo to i Pułkownik Dąbek, Obrona Gdyni w 2009 roku w reżyserii Bartosza Paducha, taki dokument fabularyzowany, zresztą z aktorami Teatru Miejskiego w Gdyni. Zdecydowanie tak, dzień dobry. Później Czarny czwartek, Janek Wiśniewski padł, Antoniego Krauzego, czyli też no, ważne sceny na ulicach Gdyni. Układ zamknięty Ryszarda Bugajskiego, to też były lokacje trójmiejskie. No i wreszcie ta kaszubska saga, Kamerdyner, czyli Pomorze, Kaszuby, chociaż w tej roli wystąpiła Warmia, z tego co pamiętam. Więc no, skąd ty jesteś? Czy te lokacje to przypadek? Czy sądzę? Jestem Polska, jestem z Polski, mieszkam w Polsce, jak śpiewa bard Kazimierz Staszewski. Jestem z Gdańska i absolutnie z wielką dumą uprawiam lokalny patriotyzm. To znaczy nie mam się za jakąś super gdańszczankę wyłącznie, bo pierwsze 13 lat mojego życia mieszkam w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej. Stąd też moja miłość do Trójmiasta. Uważam, że mamy tutaj tak dużo fantastycznych specjalistów i tak fantastyczne plenery, oprócz morza oczywiście, i tak jeszcze bardzo nieograne, i tak ciekawych ludzi, że nie warto wyjeżdżać po prostu. Ale jeżeli nie mogłam znaleźć Pałacu Kaszubskiego na Pomorzu, no to trzeba było szukać dalej. Chodziło o to, żeby widzom przedstawić jak najbardziej wiarygodny obraz tamtych czasów. Czyli miejsce, w którym życiowo stacjonujesz, nie utrudnia ci wykonywania tego zawodu? Wręcz przeciwnie, ułatwia. Wspaniale. Jak myślę o takim stereotypie producenta filmowego, to od razu mi się nasuwają na myśl takie hollywoodzkie obrazy, harpi biznesu, ludzi z wielką forsą, którzy rządzą tym całym biznesem, traktują film jako biznes właśnie, często krępując artystów. A jak to wygląda w polskich warunkach? Kim jest producent filmowy? Producent filmowy jest z jednej strony jakby narzędziem prowadzącym cały proces od pomysłu do wejścia do kin. Z drugiej strony jest trochę chłopcem do bicia, bo wszystkie niesnaski zwalane są na producenta, czy tam dziewczynką do bicia. Z trzeciej strony jest rzemieślnikiem tak naprawdę i musi być chyba całkiem niezłym socjologiem i psychologiem, ponieważ funkcjonując w grupie zdjęciowej, która liczy sobie kilkadziesiąt osób i funkcjonuje się w niej przynajmniej kilka miesięcy, jeżeli nie kilkanaście, to trzeba naprawdę próbować doprowadzić do momentu, kiedy nikt się z nikim nie pokłóci, bo to oczywiście działa na niekorzyść. Ja też znam taki stereotyp producenta filmowego, o którym mówisz. Przeczytałam sporo książek na ten temat. Nie znam w Polsce takiego. Znaczy znam, oczywiście, bywają. Natomiast kwestia tego, kto czego szuka w byciu producentem, czy też kierownikiem produkcji. Mówię o prowadzącym produkcję i kochającym nie tyle kino, co też oczywiście, ale fakt tworzenia tego dziecka, czyli od pomysłu do momentu, kiedy coś, nad czym pracujesz wiele miesięcy, konfrontuje się z widzami. Oczywiście nie zawsze są dobre opinie, różne bywają, ale to jest ten moment narodzin po prostu, takiego największego spełnienia. Mnie interesuje cały proces. Ta gotówka, o której mówisz, te harpie biznesu, pewnie dużo ludzi tak uważa, dopóki nie zobaczy, jakim samochodem jeżdżę, prawda? Wtedy nagle ta sytuacja się zmienia. To chyba nie jest o tym. Każdy chce zarabiać pieniądze i uważam, że każdy z ekipy zdjęciowej powinien zostać wynagradzany, tak jak każdy w innym zawodzie. Natomiast wydaje mi się, że to musi być zestaw pasjonatów pod dowództwem jednego, który oprócz tego, że ma pasję, to jeszcze potrafi rozdzielić im po prostu obowiązki i ewentualnie ich egzekwować, chociaż to są zawodowcy i wiedzą, co robią. A
Od czego to się zaczyna? Czy to ty przychodzisz do twórców z pomysłem, czy oni do ciebie, szukają ciebie, dobrego organizatora tej pracy? Jak to się zaczyna? Wiesz co, to zależy od projektu chyba. Ja mam to wielkie szczęście, pracując z moim wspólnikiem Mirosławem Piepką, który jest współscenarzystą większości z wymienionych przez ciebie tytułów, bo i Czarnego Czwartku, i Układu Zamkniętego, i Kamerdynera, więc nasze pomysły i scenariusze powstają u nas w biurze, więc to jest sytuacja z jednej strony komfortowa, z drugiej strony obserwując powstawanie scenariusza na każdym etapie, czasem trudno już mieć do niego stosunek taki emocjonalny jak do nowego materiału. Zupełnie inaczej jest, kiedy dostaje się scenariusz od twórcy, od reżysera, od scenarzysty, który pyta o zainteresowanie, ewentualną chęć poprowadzenia tej produkcji, przygotowania, wyprodukowania takiego filmu. Wtedy czytasz ten materiał jako pierwszy. Niejednokrotnie też jest tak, że sami wpadamy w naszym biurze na jakieś pomysły i próbujemy je zrealizować. Nie ma chyba definicji początku. Nie zamykamy się na nic. Ważne, żeby to były projekty, które nam się podobają, które uważamy, że coś niosą, które są dla nas z jakichś powodów ważne. No i absolutnie chcemy je robić w Trójmieście. A przejdźmy tak ten proces od początku, najważniejsze etapy, od scenariusza po premierę kinową. Czym zajmuje się na poszczególnych etapach producent? Może łatwiej byłoby powiedzieć, czym się nie zajmuje. Myślę, że nie zajmuje się grą aktorską na pewno i inscenizacją, i reżyserią, nie prowadzi kamery, chociaż musi finalnie zdecydować, jaka to będzie. Ale na dobór obsady tej technicznej masz wpływ. To znaczy, jeżeli chcę, to mam. To jest kwestia projektu tak naprawdę. W naszych projektach, które robimy, współpracujemy z reżyserem na takim poziomie, że jeżeli naprawdę czujemy film i bardzo chcemy, żeby ten film powstał i mamy jakąś tam wyobraźnię, wiadomym jest, że z definicji producenta, amerykańskiej definicji, to jest taka amerykańska szkoła produkcji, prawda? Bo pewnie Państwo wiecie albo nie, ale rozróżniamy dwa modele, reżyserski i producencki. Nie umiem powiedzieć, do którego mi bliżej, umiem powiedzieć, który bardziej potrafi wykonywać. Producencki oczywiście, ponieważ na ten mam wpływ największy. Model reżyserski to taki, kiedy reżyser przychodzi z projektem filmowym i ma wtedy podstawy i prawo stawiać pewne założenia. To znaczy, chcę zrobić ten film, ale z tym aktorem i w takich warunkach. I wtedy ja, biorąc film do produkcji, mówię, dobra, okej, akceptuję to, uważam, że to jest świetny pomysł lub też zawierzam twojej wersji reżyserskiej i twojej intuicji. Takie sytuacje też się zdarzały. Ale jeżeli projekt powstaje u nas, w naszej pracowni jakby filmowej, w naszej firmie, to ponieważ go kochamy od początku, chcemy mieć wpływ na wszystko i to nie jest wpływ uzurpatorski. Dogadujemy się z reżyserami, kombinujemy, robimy burzę mózgów. Ja osobiście uważam jako producent, czy też jako kierownik produkcji, bo taką funkcję pełnię u siebie w pracy równolegle, że porozumienie reżyser, producent, operator jest najważniejsze, bo ma wpływ na to, że na powodzenie jakby całej realizacji. Bo dobra atmosfera i komitywa między nami i fakt grania do jednej bramki i entuzjazm powoduje, że inne grupy w pionach zdjęciowych, po prostu filmowych, idą za nami. Więc odpowiadając na twoje pytanie, a jestem mistrzem dygresji, jak widzisz, ale dążę do celu. Tak, mamy często wpływ na obsadę. Mamy zresztą fantastyczną Marlenę Krańską w naszym zespole, która ma niebywałą intuicję, jeżeli chodzi o obsadzanie aktorskie ról filmowych. Podejmujemy dyskusję z reżyserem i gdzieś tam dochodzimy do wspólnych kompromisów. A później jest szukanie środków, szukanie lokacji. Przejdźmy te etapy. Słuchaj, no, przeszłaś już do szukania lokacji, czyli do przyjemności. Na początku jest pomysł, scenariusz i prawa do tego tekstu literackiego. I to jest z jednej strony najtrudniejsze, bo trzeba mieć nie tyle czasami intuicję, czasem szczęście, żeby zdobyć jakiś temat. Czasem dobrego scenarzystę, który jest w stanie ten temat rozpisać w taki sposób, jak my, jako producenci, chcemy go sobie wyobrazić i wierzymy, że jesteśmy w stanie go sfinansować. Zapewne wiesz, że producent nie finansuje filmów z własnej kieszeni, oprócz jednego wyjątku w polskiej kinematografii komercyjnej. Pozyskuje się te pieniądze ze środków publicznych, jest wiele możliwości. Czasem jest trudniej, czasem łatwiej. Niektórzy mówią, że największym problemem jest scenariusz. Dla mnie, żyjącej w związku zawodowym ze scenarzystą, najtrudniej zawsze jednak pozyskać środki finansowe, szczególnie, że one są, bywają dosyć duże, jak w przypadku Kamerdynera. I to jest największa rzecz.
jakby sfinansować, wykonać całą pracę pod tytułem inżynieria finansowa. Ile można wydać na film, jaki on ma potencjał, żeby się sprzedał, żeby się wyzerował. Żeby partnerzy, którzy inwestują, widzieli, że mogą odzyskać swoje pieniądze. To już jest ta matma, ale ona jest nieodzownym elementem mojej pracy. Z reguły wychodzę zwycięsko, czasem pobija się noga niestety, wiadomo, takie jest życie. I jak już mamy zamknięty budżet, i mamy scenariusz, i mamy reżysera, to przechodzimy do największej frajdy tak naprawdę, czyli do formatowania całego filmu, do dobierania twórców, współtwórców, rzemieślników, obsady aktorskiej, do wyobrażania sobie inscenizacji, do zapraszania tych ekip do Trójmiasta, pokazywania im tego, co mamy, co potrafimy, jakie mamy zakamarki, o których oni nie mają bladego pojęcia. Wiesz, ostatnim odkryciem we wszystkich moich filmach, znaczy w ostatnich dwóch, i w tym, do którego zdjęcia przygotowuję na jesień tego roku, mam nadzieję, że pandemia nam nie przeszkodzi, jest Dom Kultury w Nowym Porcie. Co to jest za czat po prostu, zachwycający. Tak wiele możliwości, więc wracamy tam teraz z innym projektem, żeby realizować zdjęcia współczesne, a nie historyczne, to jak w Kamerdynerze. I kiedy już zbierze się te wszystkie rzeczy, kiedy już mamy lokacje, kiedy już mamy aktorów, kiedy już mamy wszystko połączone z tym budżetem, czyli te wszystkie łańcuszki, te wszystkie ogniwa muszą się gdzieś tam stykać, kiedy terminy wszystkim pasują, przystępujemy do realizacji zdjęć, co jest wbrew pozorom, drodzy Państwo, najnudniejsze. To znaczy, to jest fantastycznie twórcze dla realizatorów, dla reżysera, dla operatora i dla tych ekip technicznych. Natomiast z punktu widzenia organizacji produkcji, moja praca wykonywana jest przed organizacją tego. W trakcie zdjęć jest to pewien nadzór, oczywiście bardzo intensywny i polegający też na tym, że należy umieć reagować na rzeczy, które się wydarzają, bo nigdy nie jest tak, jak sobie coś zaplanujemy. Absolutnie nigdy. Więc dzieje się bardzo dużo rzeczy naraz, ale ta organizacja produkcji, to planowanie tej strategii i tego wszystkiego odbywa się na kilka miesięcy przed. Koniec zdjęć, czyli koniec realizacji wszystkich scen zawartych w scenariuszu, zgodnie z intencją reżysera, operatora, w dobrym świetle, w dobrej ekspozycji, z dobrą scenografią, kostiumami, charakteryzacją i tak dalej, jest końcem pewnego etapu, który nazywa się etapem zdjęciowym. Przechodzimy do etapu, teraz mówimy postprodukcji, w szkole uczono mnie, że postprodukcja to jest jakiś fiś, że to jest okres montażu i udźwiękowienia. Teraz do tego dochodzą efekty specjalne oczywiście i dużo innych rzeczy. I to jest okres, no, w którym powstaje film po raz trzeci tak naprawdę, bo pierwszy raz, pierwsze nasze wyobrażenie o tym dziele mamy na podstawie tekstu literackiego. Drugie, obserwując realizację zdjęć na planie, tutaj wpływ ma reżyser i operator i wszyscy zresztą na to, jak będzie wyglądał, ale tak naprawdę układka filmu powstaje na stole montażowym i niejednokrotnie jest to troszeczkę inna układka niż scenariuszowa, dlatego też uważam, że montażysta winien być nazywany reżyserem montażu, a nie rzemieślnikiem, bo to jest naprawdę bardzo twórcza praca. Takie rzeczy mówiła mi Milenia Fidler. Zresztą. A, właśnie. Rozmawiałyśmy niedawno, więc tak, tak. Artyzm przede wszystkim. Powiedz mi, czy na tym ostatnim etapie, o którym mówisz, już się zaczyna równolegle jakby faza myślenia o dystrybucji, o premierze, o promocji i czy też w tym uczestniczysz? Faza myślenia zaczyna się na etapie kierowania scenariusza do produkcji, to znaczy finansowania go u mnie. Uważam, że to jest zasadne z wielu względów. Po pierwsze, jesteśmy w stanie określić grupę docelową odbiorców. Po drugie, znaczy grupę docelową odbiorców określamy właśnie po to, żeby wiedzieć, gdzie kierować do dystrybucji nasz film. Czy jest to kino, czy telewizja, czy platformy VOD. Oczywiście chcemy wszystko, ale kwestia kolejności, okien dystrybucyjnych i tak dalej. Żeby określić grupę odbiorców, czyli profilować promocję filmu i jakby profilować jego powstawanie i wszystkie działania promocyjne, które wydarzają się podczas realizacji zdjęć, podczas tej produkcji, musimy sobie to określić, takie punkty sprzedażowe, czyli na przykład, wracając do Kamerdynera jako ostatniego przykładu, Janusz Gajos, fantastyczny aktor, szczyt naszych marzeń, doskonały w roli, którą zagrał, nauczył się naprawdę Kaszubskiego, naprawdę. Zresztą nasz Kaszuba gdańszczanin, dziennikarz, jeździł do Warszawy, uczył go tych sformułowań, które musiał pytać w filmie. Janusz Gajos jest takim jakby beneficjentami filmów z Januszem Gajosem, beneficjentami może złe słowo odbiorcami, są właściwie wszyscy. Oprócz może młodzieży w wieku gimnazjalnym, które nie do końca zdają sobie sprawy z rangi tego aktora. Dla młodszego widza Sebastian Fabiański, Borys Szyc, dla tego średniego, prawda? Historia, na film historyczny idzie
człowiek, który ma ochotę się jej dowiedzieć, lub też szkoła, która chce pokazać młodzieży w sposób filmowy przekazany fragment historii dziejowej, niekoniecznie tej zawartej w podręcznikach, ale po prostu jest to jakaś tam atrakcja i rozrywka dla młodzieży, żeby w taki sposób oglądać ten film. Piosenka promująca film, Cortez, no wiadomo, że ma swoją grupę fanów i odbiorców. Więc dla mnie dystrybucja, planowanie dystrybucji i promocji i planowanie wszystkich kroków zaczyna się na etapie pozyskiwania środków, czyli budowania całej tej inżynierii finansowej, planowania inżynierii finansowej i finansowania filmu oraz wydatków, zgodnie z tym, gdzie możemy go po prostu potem wypuścić, że tak powiem, do dystrybucji. Ale to wszystko trwa bardzo długo. Praca nad Kamerdynerem to były dobre lata. Pięć i pół. Jak nie stracić wiary w projekt? Jak się motywować siebie i ekipę? Jakie cechy charakteru trzeba mieć? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy tutaj wino wygrało. Nie, żartuję. Wiesz, to był chyba najtrudniejszy projekt, który robiłam z wielu względów i do dziś jeszcze ponosimy pewne konsekwencje tych trudności. Przede wszystkim trwał bardzo długo. Ten długi czas spowodowany był przede wszystkim kwestiami finansowymi, niestety. Druga sprawa, zaistniał fantastycznie w świadomości widzów, ale nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie tak, jak było teoretycznie planowane, co jest teoretycznie wyliczalne, prawda? Bo to się da wyliczyć. Są na to nie tyle schematy, są badania, które robimy zawsze z dużym wyprzedzeniem. Ja myślę, że jeżeli się w coś wierzy i czegoś się naprawdę chce, to nie ma takiej siły, która może nas od tej wiary w jakiś tam projekt czy własne działanie odciągnąć. I tu już nie chodzi o to, czy jesteśmy zmęczeni, czy nie. Po prostu trzeba podnieść głowę, wstać, kopnąć się w cztery litery i to, co zaczęliśmy, trzeba skończyć. Wierząc oczywiście, że to jest materiał i produkt, projekt, że finał ma być dobrej jakości. Ja marzyłam o tym filmie od początku. On był kiedyś pisany jako film dokumentalny. Błagałam mojego wspólnika, jak widać skutecznie, ale przez dobre 3 lata, żeby pisał to i dokumentował pod kątem filmu fabularnego, wyobrażałam sobie te po prostu wirujące osoby w pałacu, tą taką fantastyczną, dystyngowaną Gerdę, którą uwielbiam po dziś dzień najbardziej chyba jako postać i tą tragiczną historię. No i przede wszystkim fakt osadzenia tego w Gdańsku, czyli na naszej gdzieś tam ojcowiźnie. No powiem Ci, że Kamerdyner jest dla mnie bardzo ważny. Ja z tym filmem mam takie przygody, że regularnie trafiam na niego przypadkiem w telewizji i zawsze mówię sobie, aj zobaczę tak tylko parę scen, tak chwileczkę i siedzę na krawędzi kanapy do końca, a trwa 180 minut. 2:20, tak jest. Tak, więc no, jest tam kilka moich absolutnie ulubionych scen i dzięki za ten film. Pamiętam też jego premierę w Teatrze Muzycznym. W Gdyni na festiwalu, to było magiczne otwarcie festiwalu tutaj właśnie w Gdyni. Naprawdę 2 lata temu. To jest fantastycznie zakończony dla nas festiwal z Srebrnymi Lwami, które zdaje się stoją... Tak, widzę w witrynce, tak, srebrne, no pięknie. To rzeczy kolorowe. Tak pozłociły, powiedziałabym. Czas je ozłocił. Patyna, tak. Olga, w jednym z wywiadów powiedziałaś tak. Praca w produkcji daje mi ogromną satysfakcję, mimo że wiąże się z nią odpowiedzialność i mnóstwo wyzwań. Jakim człowiekiem, no bo odpowiedzialnym to już wiemy, jakim człowiekiem musi być skuteczny producent? No, chciałabym powiedzieć takim jak ja, ale to nie będzie dobre. Wiesz co, wydaje mi się, że powinien po prostu przede wszystkim być, nie wiem, może dobrze zorganizowany, to takie banały, prawda? Ja jestem dobrze zorganizowana w pracy, na różnych innych polach bywa różnie, ale myślę, że musi być uczciwy, dobrze zorganizowany, przekonany do tego, że jak coś chce zrobić, to musi to zacząć i skończyć, bez względu na to, jakie będą po drodze problemy. Nie może traktować problemów jako wielkich katastrof, musi je traktować jako rzeczy do rozwiązania. Wydaje mi się, że musi być też empatyczny do innych ludzi i szanować ich, bez względu na to, jakie mają cechy charakteru, czy je lubimy, czy nie, bo w grupie, tak jak był plan Kamerdynera, 130 do 150 osobowej zdarzają się różni ludzie, prawda, i bywa przyjemnie, a bywa dużo gorzej, dochodzi do konfliktów, no nie chcę powiedzieć do bijatek, bo to by była przesada, ale naprawdę do rewolucji niejednokrotnie i wtedy odpowiedzialność spada na producenta. Nie wiem, czy łatwiej by mi było być facetem, podejrzewam, że pewnie tak, bo może głos facetów kiedyś bardziej się liczył, bo są wyżsi i mocniejsi, ale no póki co radzę sobie, mam fantastyczny zespół przy sobie, taki, który idzie za mną szturmem.
Ale wydaje mi się, że główną cechą producenta musi być jednak pasja i przekonanie, że się i epatowanie tym, że się lubi bardzo, uwielbia to, co się robi, bez względu na konsekwencje. Fajnie, że powiedziałaś o tym byciu kobietą w zawodzie, bo to, o to koniecznie chciałam też zapytać. Tyle się mówi o parytetach w świecie filmu. Teraz burze wywołały te nowe standardy amerykańskiej Akademii Filmowej, które są podyktowane też taką no, daleko posuniętą poprawnością polityczną i chęcią takiego dowartościowania mniejszości. Jak ty oceniasz kwestię płci w tym zawodzie? Czy rzeczywiście producentka jest bardziej efektywna, lepiej zorganizowana niż producent? Wiesz co, nie znam pracy producentów tak bardzo blisko jak swoją oczywiście, bo przyglądam się najbardziej sobie, nie oceniam innych osób. Z pewnością jak patrzę w ogóle na piony produkcyjne i na osoby, z którymi mam wielkie szczęście pracować, to nie chciałabym powiedzieć, że kobiety są bardziej solidne, a mężczyźni mniej, albo są bardziej empatyczne, a faceci mniej. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że, znaczy moja obserwacja jest taka, że kłopotem nie jest to, jakiej jesteś płci, tylko jak jesteś jakby sytuowany w szeregu. Powinieneś być sytuowany równo, bez względu na to, kim jesteś, kogo kochasz i z kim się prowadzasz po ulicy. A niestety jest tak, że z moich obserwacji wynika, że często, kiedyś bardziej, męska część ekip czuła się zdecydowanie pewniej. Rzeczywiście jest tak, że rozróżniać można było wysokość stawek, jeżeli chodzi o honoraria mężczyzn i kobiet. Ja tego absolutnie nie uprawiam. Stawka jest stawką, bez względu na to, kto pracuje. Możemy negocjować. Tak samo kobiety i mężczyźni. Nienawidzę i nie uprawiam jakiegoś nierównouprawnienia na planach, że ktoś idzie pierwszy jeść, a ktoś idzie ostatni jeść. Pierwszy idzie ten, co schodzi z planu, bez względu na to, z całym szacunkiem, czy jest to reżyser, czy mikrofoniarz. Oni wszyscy są przy kamerze. Oni wszyscy. Nie widzę powodu, żeby kogoś hołubić. Oczywiście wiek, status, wiadomo, szacunek, to są inne sprawy, ale czyż nie jest tak, że szacunek powinniśmy mieć do wszystkich taki sam? Pamiętam, jak kiedyś ktoś mi powiedział, bo robił się na przecież reżyser je pierwszy, ale zapytałem dlaczego? Bo nie rozumiem. Wszyscy jemy piersi, a kto ma jeść ostatni? Bo co, bo mniej pracował? Oczywiście kierowcy, czy osoby, które nie zajmują się bezpośrednio planem, czy jego przygotowaniem. Dziewczyny z garderoby, które przygotują aktorów, wystawią ich na plan, jedna pilnuje, nadzoruje jakby to wszystko. Reszta przed jeszcze przerwą już może i spokojnie skonsumować posiłek do barobusu. Już nie, bo nie można wchodzić do barobusu na okoliczność zarazy. Ale tak można było iść. A potem jak się oczywiście robi hasło przerwy obiadowej, to idą ci, którzy odchodzą od stanowisk pracy. Natomiast nie uważam, że należy przepuszczać nie wiadomo kogo. Ale pracujesz z reżyserami, mężczyznami. To jest przypadek? No wiesz, nie powiem ci, że to jest jakaś łatwa praca z nimi akurat. Szczególnie, że mam takie dziwne wrażenie, chociaż ich uwielbiam niestety z dwójką, już nie jestem w stanie się komunikować. Natomiast to są zawsze trochę drogi przez mękę. Mężczyźni reżyserzy, których masz na myśli, czyli świętej pamięci Antoni Krause, ukochany, świętej pamięci Rysiu Bogajskiego, układu zamkniętego i fantastycznie trzymający się i świetnie żyjący, szybko i intensywnie Filip Bajon, to byli reżyserzy, którzy absolutnie dali mi popalić. Nie będę mówić kto i jak, ale dali mi pojść do tego stopnia, że dostawałam maile pod tytułem ty się do niczego nie nadajesz, możesz robić może sitcom, a jeśli nie potrafisz, to może otwórz warzywniak. Jeden z tych reżyserów napisał kiedyś do mojego wspólnika, że nie życzy sobie takiej współpracy, że prosi o zatrudnienie kierownika produkcji mężczyzny. I to są trudne sytuacje, to prawda. To jest pewnego rodzaju stara szkoła, ja to kumałam, próbowałam zrozumieć. Młodsza o połowę kobieta, mniej doświadczona, trudno zaprzeczyć, skoro jest o połowę młodsza. Nie ma autorytetu u takiego doświadczonego reżysera. Tak było kiedyś. Oczywiście daliśmy sobie po głowach i teraz się, no już z Wojką nie, ale z Filipem to myślę, że mogę powiedzieć, że się bardzo serdecznie kolegujemy, jeżeli nie przyjaźnimy, bo to by była pewnie przesada i nadużycie. Natomiast zadzwoniłam wtedy do jednego i powiedziałam, posłuchaj, to ja cię zatrudniam. Jeżeli ci się nie podoba taki układ, możemy rozwiązać umowę tu i teraz. I tu nie chodzi o to, kto jest wyżej, kto jest ważniejszy, a kto nie. Tu chodzi o to, żeby traktować
swoje stanowisko pracy, a nie to, ile masz lat, kogo kochasz i jaką masz płeć, co masz pod sukienką, czy tam pod spodniami. Przecież to nie ma znaczenia. Jasne, czym jasne. jest, czy to ma znaczenie, czy pani w warzywniaku obsługuje nas, nie wiem, gruba czy chuda, czy jest starsza czy młodsza, czy to jest facet, to nie ma znaczenia. Ważne, co nam wciska, prawda? Albo co chcemy od niej kupić. To dlaczego na planach filmowych, w ogóle w tak zwanym show biznesie prawdopodobnie, ludzie jakoś strasznie zwracają na to uwagę? Ja nie rozumiem. To w ogóle nie jest temat. Znaczy, to jest temat do rozmowy, ale to nie jest temat, któremu poświęcamy uwagę. U nas tego nie ma. W naszym biurze pracują 3 kobiety i mój wspólnik. Nie wiadomo, kto ma lepiej, kto ma gorzej, to zależy. Myślę, że się bardzo szanujemy i bez względu na to, że on jest starszy od nas znacznie, a my jesteśmy młodsze, to pracujemy razem 12 lat. I to jest chyba świadectwo na to, że jednak kończymy jeden film, zaczynamy następny, potem kończymy, zaczynamy następny i tak płyniemy sobie. Olga, powiedz mi, ty zawsze chciałaś pracować w filmie i być producentką? Pytasz od zawsze, czyli jak byłam małą dziewczynką? No tak, o to pytam. Nie, jak byłam małą dziewczynką, chciałam być rzeźnikiem, ale nie wiem dlaczego. Podobała mi się ta nazwa. Nie wiedziałam, co to znaczy. Mama mi powiedziała, więc przestałam chcieć. Nie chciałam być księżniczką ani aktorką. Z tego, co wiem i mówi mama, to ja zawsze miałam jakieś takie zapędy do tego, żeby coś zaplanować, zorganizować. Jak było krucho z pieniędzmi w domu, to powiedziałam mojej mamie, to sprzedajmy wszystko, zróbmy sklep, pakowałam wszystko w torebki, podobno. Pamiętam oczywiście jakieś takie wyrywki. Wydaje mi się, że zawsze miałam jakieś takie popędy organizacyjne. Mój tata jest operatorem kamery w telewizji jednej z i myślę, że fakt, że mieliśmy z bratem kontakt z tą telewizją i że mogliśmy tam chodzić. Wiesz, na zasadzie takie, jak się rodzice bierali kiedyś dzieci do pracy. Jak nie tu, to tu. To my chodziliśmy z tatą. Mój brat jest autorem zdjęć w tej chwili od lat, już kilkunastu. Ja się zajmuję produkcją i myślę, że to nie jest tak, że tata w nas zaszczepił pasję, ale że to jest tak, że rodzice pozwolili nam na pełną dowolność i popierali nasze decyzje. Więc jeżeli ja zrezygnowałam z Politechniki Gdańskiej, z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa po pół roku, nie mówiąc o tym mamie, bo się bałam trochę, że to nie jest dobry pomysł, ale powiedziałam tacie, który zawiózł mnie do szkoły filmowej na egzamin i dzięki Bogu się dostałam, bo mama by nie była zadowolona, gdybym nie była nigdzie, to myślę, że to jest dowód na to, że należy wspierać swoje dzieci i pozwolić im iść drogą, którą chcą, bo może być po prostu to dla nich okej na przyszłość. Masz za sobą też debiut reżyserski, myślę o filmie dokumentalnym, kult film, ale też w jednym z wywiadów powiedziałaś, że to był wybryk raczej, czyli no, w którą stronę teraz idziesz? Dalej produkcja, reżyseria? Wiesz co, absolutnie produkcja. Co w tym Nowym Porcie kręcicie? W tym Nowym Porcie robimy film, którego producentem jest Iza Kiszka-Hoflik, ja jestem producentem wykonawczym i nadzoruję produkcję. Projekt Iluzja, piękna historia kobiety, wszystko osadzone w Gdańsku, nie mogę mówić więcej. To nie będzie tylko Nowy Port, bo to będzie Gdynia, Gdańsk, będzie sporo, listopad, grudzień realizujemy i przyszły rok pewnie ekrany. Mam nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi, bo to jest tutaj, wiesz, główne boli. No, wywołałaś temat pandemii, powiedz, co on zmienił w twojej pracy? No wiesz, zatrzymał się. Ona, ta pandemia, zmieniła wszystko tak naprawdę, że zmieniła bardzo dużo, zatrzymała bardzo dużo rzeczy, spowodowała pewnie u większości, pewne rzeczy można robić, pewne rzeczy można procedować, przygotowywać, ale pewne rzeczy, choćby umowy sponsorskie, koprodukcyjne, które miały zostać zawarte w marcu, kwietniu, maju, niestety nie zostały zawarte, ze względu na to, że firmy, które miały z nami współpracować, finansować produkcję filmu, kolejnego, który planujemy wciąż na wiosnę przyszłego roku, musiały skoncentrować się na tym, żeby ratować miejsca pracy, a nie na tym, żeby inwestować w jakąś tam kulturę szeroko pojętą, prawda? Więc to nam bardzo pokomplikowało plany zawodowe, no ale nie mamy na to wpływu, więc nie będziemy zastanawiać się, co straciliśmy, tylko zastanawiamy się nad tym, jak możemy sobie teraz z tym poradzić i to właśnie robimy. No to tak optymistycznie kończmy. Bardzo dziękuję. Czekam na iluzję. I co? Do zobaczenia na festiwalu w Gdyni. A będzie można przyjść? Jak to będzie wyglądać? Jeszcze nie wiemy tego dokładnie, ale niebawem świat się dowie. W każdym razie w grudniu, wrzesień, w grudniu w tym roku mamy. Wiem, zazębiacie się z moimi zdjęciami, ale będę się zrywać, jak tylko będzie można przyjść. Bardzo dziękuję. Z Gdańska do Gdyni blisko, na szczęście. Bez problemu. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.